Cześć, tu Ernest! W dzisiejszym filmiku wyjaśnię Wam tegoroczny event na walentynki w Fortnite. Zapoznam Was z dwoma sposobami na odebranie darmowych skinów oraz wyjaśnię, jak wykonać specjalne wyzwania 11 tygodnia. Zaczynajmy! Właśnie ruszyło nowe wydarzenie pod tytułem Dzikie Serca, w którym drużyny z 13 różnych regionów świata walczą o aż 5 nagród do Fortnite i 25 tysięcy dolarów, ale po kolei. Na oficjalnej stronie Fortnite tego wydarzenia, po zalogowaniu, można dołączyć do jednej z drużyn. Ja oczywiście zapraszam do Polski, ale uwaga, na jedną drużynę jest 20 tysięcy miejsc. To nie mało, ale niedługo większość drużyn zostanie zajętych. Po wyborze i dołączeniu do drużyny zaczyna się zabawa. Codziennie wychodzą nowe wyzwania, na wykonanie których ma się jeden dzień. Jeśli jest się w tym wydarzeniu, to trzeba tą stronę koniecznie śledzić. To jedyne miejsce, gdzie można zobaczyć nowe wyzwania w tym evencie. Więc tak, każdego dnia będą dostępne dwa wyzwania. Jedno będzie można ukończyć raz, by zdobyć za nie punkty. A drugie, również nagradzane punktami, będzie można kończyć wielokrotnie. Każdego dnia wyzwania będą się zmieniać, zarówno dla fanów, jak i dla twórców. Twórcy mają swoje oddzielne wyzwania, na streamy czy filmiki. Dla przykładu, pierwsze dwa dzisiejsze wyzwania brzmią następująco. Zagraj 3 mecze w trybie naparzanki jednostrzałowiec i wygrywaj mecze w klasycznych trybach solo, pary, trójki lub oddziały. Za pierwsze wyzwanie jest 30 punktów, a za drugie 50 za każdą wygraną. Punktów jednak nie da się zbierać na arenie i innych niestandardowych trybach. Wyjątkiem są konkretne tryby wymienione w treści wyzwania, na przykład w tym wyzwaniu z naparzanką. Zebrane punkty naliczają się do drużyny. Wszyscy członkowie drużyny zbierają punkty na żywo cały czas i to właśnie od graczy zależy, jak dobrze pójdzie danej drużynie. A jeśli w trakcie 2 dni trwania wyzwania gracz nie zdobędzie żadnych punktów, zostanie usunięty z drużyny. Tu liczy się współpraca. Teraz nagrody. Na każdy region jest 5 drużyn i w każdym z tych regionów drużyny walczą między sobą. Drużyna, która zajmie w swojej grupie pierwsze miejsce, otrzyma takie oto nagrody. Drużyna, która zajmie drugie miejsce, otrzyma jedną nagrodę mniej, trzecia tak samo i tak dalej aż do 5. miejsca. Pamiętajcie, że mówiąc drużyna, mam na myśli wszystkich jej członków. Ponadto twórca z drużyny, która zdobędzie na zakończenie bitew drużynowych najwięcej punktów, będzie mógł przekazać 25 tysięcy dolarów wybranej przez siebie organizacji charytatywnej. Koniec wydarzenia będzie o 1 w nocy 18 lutego. Link do strony tego wydarzenia będzie w opisie. Powodzenia! Niestety, minusem tego typu akcji jest fakt, że nie każdy da radę dołączyć do jakiejkolwiek drużyny, a nawet jeśli dołączy, to nie ma gwarantowanych wszystkich nagród. Na szczęście Epic Games wysłuchało opinii społeczności gry na ten temat. I uwaga! Malowanie fantazyjnej figury ma szansę wejść do sklepu. Ponadto, za wykonanie jakiegokolwiek wyzwania 11 tygodnia, na koniec sezonu otrzymuje się ostrza bez dechu. Zatem pozwólcie, że wyjaśnię, jak wykonać wyzwanie 11 tygodnia. Dzisiaj o 15 wyjdą wyzwania 11 tygodnia, które skupiają się na tematyce walentynek. Teraz uwaga, wyzwania krążą wokół walentynek, jak sami widzicie, ale będą one dostępne do samego końca sezonu. Okej, do wypełnienia są 3 zestawy zadań, które opowiadają swoje własne krótkie historie. Pierwsze z nich brzmi następująco. Złów 3 różne rodzaje ryb, by znaleźć walentynkę dla palucha rybnego. Myślę, że to jest bardzo jasne. Wystarczy na swój sposób w dowolnym miejscu wyłowić 3 różne rybki. Pamiętajcie, aby celować w punkty do łowienia. Stamtąd wypadają najciekawsze okazy. Po wykonaniu tego prostego wyzwania odblokuje się drugie. Zaserwuj paluchowi rybnemu i jego wybrance wykwintną kolację w dowolnej restauracji. Więc tak, w 4 różnych lokacjach na mapie są rozstawione stoły, przy których siedzi, a raczej pływa paluch rybny. I tak, Fortnite chyba pomylił nazwę, to jest lewiatan, a nie paluch rybny. Ale nieważne, aby to wyzwanie wykonać, należy podejść do jednego z tych stołów, dowolnego, i użyć go. Stoły znajdują się przed restauracją pana Burgerka, przed knajpą Ciacha, przed restauracją pana Pomidorka oraz tutaj, w skalistych skarpach. W tej ostatniej miejscówce jest najlepszy widok. Jestem ciekaw, jak ta randka się potoczy. Życzę mu powodzenia. Ja nową parę zabiorę na kolację w knajpie Ciacha. Do tego typu wyzwań polecam naparzankę, jako iż są w niej lotnie i odradzanie. Miejcie to na uwadze. Trzecie wyzwanie wysyła nas w poszukiwania róży. Musimy ją znaleźć na farmie stala lub w sadzie. W sadzie róża leży tuż przed głównymi drzwiami do domu. W domu. Tutaj podnieście różę. Róża leży też przy czerwonym domu, obok skrzynek z kukurydzą. I tak, są dwie lokacje, ale potrzebna jest tylko jedna.
Przechodzimy do kolejnego wątku. Tym razem poruszymy temat eliksiru miłości. Posłuchajcie sami. Zbierz eliksir miłosny Grimblesa z Fortuna Leśnik, Koralowego Kasztelu lub Tajnej Twierdzy. Pokażę wam teraz wszystkie trzy lokacje. Wybór już należy do was. We Forcie Naleśnik Potkę Miłości znajdziecie przy centrum tego miejsca. Tutaj trzeba się przebić przez tabliczkę i barierkę i na stoliku będzie leżała taka przeogromna różowa potka, którą ciężko jest przeoczyć. Eliksir miłości w Koralowym Kasztelu znajduje się na wysepce nad poziomem morza, w cieniu chatki z niecodziennym dachem z muszli. Lokalizacja numer 3 to Tajna Twierdza. Potka tutaj jest naprzeciwko skrzynki, w tym oto zakamarku. Po zebraniu potki otrzymacie kolejne zadanie. Dostarcz eliksir miłosny do siorbanych szuwarów lub slumsów. Pokażę wam teraz, gdzie ten eliksir trzeba dostarczyć. W siorbanych, od tyłu fabryki. Miejsce na eliksir znajduje się przed misiem na krzesełku, w tym dziwnym, oddzielnym pomieszczeniu, gdzie nigdy nie lubię wchodzić. W slumsach za to, miejsce zrzutu towaru też jest przed tuszowym misiem, jednak tutaj siedzi on na łóżku. Ja pewnie wybiorę drugą lokację, będzie to po prostu mniejszy zamęt, a do tego jest o wiele łatwiejszy dostęp. To tyle z tematu eliksiru. Następne dwa wyzwania są od miłostki. Pierwsza z nich wysyła nas w poszukiwania czekoladek. Zbierz 3 bombonierki w przyjemnym parku, zielonych żywopłotach lub sklepowej sedybie. Teraz uwaga. Potrzebne są 3 bombonierki, a do wyboru mamy 3 lokacje. W każdej z tych lokacji znajdują się po 2 bombonierki. Prosta matma, trzeba będzie odwiedzić przynajmniej 2 miejscówki. Więc tak, w przyjemnym parku bombonierka numer 1 leży w świetle lampki na biurku żółtego domku, ale tego bez piwnicy. Druga bombonierka leży na szafce nocnej przy łóżku w modernistycznym domku. Pamiętajcie, nie ma znaczenia w jakiej kolejności zbierzecie bombonierki. W zielonych żywopłotach bombonierka znajduje się na ławce tutaj, gdzie kiedyś stała choinka. Druga bombonierka leży na stole w zielonym, najgorszym domku w tej miejscówce. Nienawidzę go. W sklepowej sedybie za to bombonierka jest na łóżku w biało-beżowym domku przy boisku do kosza. Ja akurat pokazuję wam kulturalną ścieżkę na górę, ale można tu się szybciej dostać przez balkon, jeśli tu wylądujecie. Druga bombonierka leży na stanowisku kasjera w sklepie Noms. Wybierzcie sobie 3 lokacje. Z łatwością da się to wyzwanie wykonać w jednym meczu na parzanki. Trzeba mieć tylko prosty plan. Ostatnie wyzwanie brzmi tak. Wybierz postać, która będzie walentynką miłostki. No i co do tego wyzwania nie jestem pewien, ale widzę na ten moment 2 sposoby. Spróbujcie po prostu wybrać jakąś postać z waszej kolekcji. O tutaj. Jeśli nie na tym polega to wyzwanie, to zakładam, że trzeba podejść do jakiejś postaci na wyspie i do niej zagadać i wręczyć bombonierkę. Legendarne wyzwanie na ten tydzień wygląda następująco. Aby je wykonać do pełna, trzeba będzie zadać 5000 punktów obrażeń z kuszy. Kusza prawdopodobnie wejdzie do gry o 15 jako zwykła broń w każdym trybie. To brzmi ciężko, ponieważ kusza ostatnio sekretnie dostała nerfa. Więc no, ja polecam na parzankę, gdy wróci ta zwykła na parzanka. Powinna wrócić 14 lutego. Kusza jest bronią, która ma nieskończenie wiele amunicji w zapasie, więc są szanse. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.